Witam w kolejnym odcinku z serii War Thunder. Dzisiaj brytyjski gentleman. Mieliśmy u siebie kowbojów, mieliśmy u siebie Iwanów, ale nie mieliśmy ani jednego czołgu z drzewka brytyjskiego. Poza tym czytam też komentarze i mówię, a się przejadę, zobaczymy co to jest. No, ogólnie nie używam za dużo czołgów brytyjskich, ale chyba zacznę. Dodatkowo będziemy mogli też sobie popatrzeć na Hurricane'a MK1L, ale to tak trochę w gratisie, powiem szczerze, bo zacząłem także troszeczkę latać. Bałem się, ale w sumie nie było źle, uważam. No dobra, klasycznie zacznijmy od tego, co mamy na pokładzie, czyli modyfikacje. Mamy do dyspozycji działko kaliber 40 mm z podstawową amunicją MK1 APT, czyli jest to pocisk przeciwpancerny. Nie uświadczycie tutaj pocisku z materiałem wybuchowym, ponieważ nie używali za dużo takiego typu pocisku Brytyjczycy. Mamy za to pocisk podstawowy, który przebija z 500 metrów 59 mm pancerza. Nie jest to jakoś super, ale tu mamy battle rating 2-3, chciałem zauważyć. Mamy do odkrycia także drugi pocisk przeciwpancerny, który przebija już 74 mm pancerza z 500 metrów. Mieliśmy 59, po odkryciu nowego pocisku mamy 74 mm z 500 metrów cały czas. No oczywiście, zestaw naprawczy, gaśnica to są podstawowe rzeczy. Mamy do dyspozycji także wsparcie artyleryjskie i granat dymny. Silnik, przekładnia, klasyka. Dobrze, może teraz troszeczkę o parametrach. Więc nie jest to jakaś zawrotnie szybka maszyna. 24 km na godzinę to jest po prostu średnio. Nie jest to wolno, nie jest to też szybko, chociaż jest wolno, tak, jest wolno. W porównaniu do innych to jest wolno, no, nie oszukujmy się, to jest wolno. Trzech załogantów. Za to, co mamy tutaj ciekawego, bardzo szybki czas przeładowania, ponieważ 3,3 sekundy i nieraz naprawdę ratuje to dupę. Prędkość obrotu wieży 13 stopni na sekundę. Też może być, no. Zakres ruchu działa w pionie. Zobaczcie, że jest minus 15 stopni plus 20 stopni, co jest, uważam, całkiem nieźle. W porównaniu do radzieckich czołgów to naprawdę to jest dobra wartość. Ok, przejdźmy sobie do załogi. Wnętrze. Tak jak mówiłem, trzech członków załogi, kierowca, celowniczy i dowódca, który robi też za tak naprawdę ładowniczego. No oczywiście działo, tak, to jest dwufuntowe działo. W części historycznej opowiem, jakie jeszcze były wersje. Oczywiście radiostacja, która była w każdym czołgu tego typu. O, chłodnica, silnik z tyłu, przekładnia z tyłu. Kierowca jest usytuowany centrycznie. Oczywiście pełno amunicji wokół. Normalka. Pancerz. Z pozoru niby się wszystko na czerwono zaświeciło, ale to nic nie znaczy, ponieważ przednia płyta to płyta o grubości 6 cm. Wyłączmy sobie external armor. Pod kątem płyta 30 mm daje 63 mm. Tutaj kolejna płyta 60 mm. No ogólnie rzecz biorąc, wszędzie mamy około 6 cm stali na korpusie. Nie jest to jakaś zawrotna wartość. Jeżeli chodzi o wieżyczkę, no to tutaj też jest podobnie. To jest wszystko płyta grubości 6 cm. No wiadomo, kąt też daje tutaj inną grubość efektywną, tak? Jak sobie przyłożymy tutaj, to jest ponad 200, to nie ma tutaj prawa coś nas przebić na tym battle ratingu. Tutaj to się nazywa ta część jarzmo działa. Też 65, no tutaj już 5 mm grubiej, ale tutaj raczej nie będą was ładowali z tego powodu, że no jest bardzo załamana, ciężko tutaj, znaczy jak będą do was nawalali, to będzie ciężko przebić, od razu mówię, tak? No dobra, bok, także płyta o grubości 6 cm, czyli z boku już trochę lepiej niż w pozostałych czołgach.
No a tył tu jest 10 mm i tutaj taka dolna jakby belka, trudno powiedzieć co to jest. Także płyta o grubości 6 cm. Jednakże nie jest to jakaś, mówię, nie jest to jakaś zawrotna wartość tego pancerza, dlatego że mamy battle rating 2-3, weźmy sobie jakiś niemiecki czołg, bo z nimi będziemy przeważnie walczyć. 2-3 jest jakiś sztuk, coś oprócz tuga. Pocisk podstawowy, pancer granatę 39. Okej, spoko. Dla tego rodzaju pocisku jest nawet nieźle. Tutaj no, jest jakaś tam niska możliwość przebicia. No oczywiście tutaj port obserwacyjny kierowcy. Jednakże już przy tym czy pocisku z czepcem, pocisk podkalibrowy z twardym kompozytowym rdzeniem, no to już nie ma H na Mariole. Przebija nas spokojnie, no to tutaj oczywiście jest pod kątem, tak? Ale przeważnie to jest jakby takie intuicyjne miejsce, gdzie strzelają. No oczywiście też dolna płyta, no i tam troszeczkę parę miejsc w wieżyczce. Także no nie jest to jakaś, mówię, pancerz nas nie chroni przed tymi pociskami utwardzanymi. Jednakże te utwardzane pociski nie robią za dużo tutaj szkód, o ile no nie trafią tutaj, tak? Dobra, weźmy sobie jakiś może radziecki czołg. Czołg, a nie wyrzutnia rakiet. To jest. No dobra, weźmy sobie na przykład. O, T50 sobie weźmy. Jest to trochę wyższy battle rating, ale przeważnie ląduje tam, gdzie właśnie są te T50. No, pierwszy pocisk. Pierwszy pocisk, jak widzicie, tutaj całkiem też nas nieźle chroni, ale tutaj pod szyją już nie. I jest po całej załodze. Jak wam przeżyje oczywiście jeden, to także jest po załodze. Drugi pocisk przeciwpancerny. No tak jak mówiłem, tu są. No chociaż nie, tutaj też jest no, dosyć niskie prawdopodobieństwo przebicia, ale jednak coś tam przebija. I nam niestety może zagrozić. No oczywiście ten z utwardzony pancerz, nie pancerz, tylko podkalibrowy. Też nas przebija tutaj na tej przedniej płycie. Przeważnie dostawałem kile właśnie przez tą przednią płytę, gdy jeździłem tym Valentine'em. No dobra. Czy coś jeszcze? Pancerz omówiony. Pociski omówione. Chyba przechodzimy sobie do części historycznej. No dobra. 10 lutego 1938 roku na biurko Ministerstwa Wojny został przedłożony projekt nowego czołgu wsparcia piechoty. Był to nieduży pojazd oparty na koncepcji czołgów A9 i A10 Vickersa. Projekt został zatwierdzony przez Ministerstwo Wojny w lipcu 1939 roku. Pod koniec maja 1940, gdy Niemcy zmiażdżyli opór oddziałów alianckich i niemal w niewielkim mieście portowym Dunkierka zepchnęli je do morza, prace przyspieszyły. I już w lipcu 1941 tank infantry, zwany także Valentine, wszedł do służby. Pojazd miał klasyczny układ. Przedział kierowcy ulokowany centralnie, przedział bojowy, w którym znajdował się dowódca po prawej i ładowniczy po lewej, oraz przedział silnika. W wersji Mark 3 i Mark 5 do przedziału bojowego wchodziło trzech załogantów. Dowódca siedzący z tyłu wieżyczki oraz ładowniczy i celowniczy. Silniki w zależności od wersji były to benzynowe albo dieslowskie jednostki o mocy od 131 koni do 210. Czołgi posiadały także radiostacje o zasięgu od 5 do 32 km. Oddawana wieża była obracana przez silniki elektryczne wraz z korbką do celowania precyzyjnego. Pierwszym teatrem wojennym, w którym użyto Valentine'y, była Afryka Północna w operacji Crusader, czyli Krzyżowiec. Zdobył tam reputację dobrego i niezawodnego czołgu. Z powodzeniem stawiał czoła jednostkom włoskim, np. M13, jak i czołgom niemieckim, takich jak Panzer IV. Jednakże czołgi te miały pewną słabość, mianowicie
Pierwsze wersje stosowały działko dwufuntowe, które było nieskuteczne przeciwko wrogiej piechocie. Dlatego w późniejszych wersjach można spotkać już działa sześciofuntowe. Niemcy zdobyczne Valentiny przemianowały na Infanterie Panzerkampfwagen MK3 749E. W walkach w Europie Zachodniej Valentiny zostały niemalże zastąpione przez czołgi typu Churchill i Sherman. Zostało jedynie kilka jednostek jako czołgi dowodzenia lub jako działo samobieżne Archer. Rosja Radziecka zgodnie z porozumieniem Lend-Lease otrzymała łącznie 3332 czołgi tego typu, jednakże używane były w drugiej linii ze względu na niską prędkość, jaką osiągały. Czołgi Valentine były wielokrotnie modyfikowane. Powstały różne pojazdy specjalne na jego podwoziu, takie jak Valentine 11 z działem 75 mm, Valentine Scorpion z łańcuchami przeciwminą, czy Valentine z miotaczem ognia. W sumie czołgu średniego Valentine wyprodukowano w ilości około 8 tysięcy sztuk i był też eksportowany do krajów takich jak Kanada, Egipt, Polska czy Nowa Zelandia. Do naszych czasów przetrwało około 40 sztuk tych czołgów, a podziwiać je można w Muzeum Czołgów na przykład w Bovington, muzeum oczywiście też w Kubince. I tutaj ciekawostka, w roku 2012 wydobyto jeden egzemplarz tego czołgu z dna rzeki Warty. Nie wiadomo, na jakim etapie jest aktualnie zaawansowanie prac. Pogadaliśmy sobie o tym, co mamy w grze War Thunder, jeżeli chodzi o Valentina. Pogadaliśmy sobie także o historii tego czołgu, który jest całkiem ciekawym czołgiem, używanym nawet przez polskie jednostki w Afryce Północnej. Dostaniecie w gratisie także moje pierwsze próby tak naprawdę nagrywania filmików, jak latam Hurricane'em MK1. Nie są to jakieś udane próby, od razu mówię. Nie zobaczycie spektakularnych wyników po 10 fragów, bo ja nie jestem lotnikiem, po prostu. Wolę czuć coś pod nogami, niż latać w chmurach. No okej, no to może w takim układzie przenieśmy się do pierwszej bitewki, którą wam wybrałem. Witam na Synaju w trybie dominacja. Coś tam się dzieje, widziałem coś? Nie. Witam na Synaju w trybie dominacja, tak jak powiedziałem. Z nami widziałem Francuzi i Amerykanie, przeciwko nam Niemcy, Japończycy i Włosi, nie ma Rosjan. Co mnie w sumie cieszy. SAU 40. No dobra, postaramy się wbić między C i B. I zobaczymy, czy nie będziemy mogli popaskudzić trochę naszym nieprzyjaciołom. Co tam jest? Nic nie widzę. No. Taki jest plan, może mało ambitny. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie bardzo powoli poruszamy się w stronę punktu B. No taki Valentine jest. Jednakże to nie powinno być, nie powinno tak wyglądać jak teraz. Bo już by mnie dawno ubili na wyższych tierach. Na niższym mogę sobie pozwolić na takie coś. Już by stamtąd snajperzy mieli pole do popisu. Dobra, widzę, że tak. Nasza prawa flanka, znaczy moja prawa, na mapie lewa, jest już w rękach... tam coś jest. W rękach... No, pokażcie, co to jest. Silnik chłodnica. Trafienie ładowniczy. Jeszcze raz. Trafienie. Trochę w lewo i w górę. Dobra. Wyeliminowaliśmy tym sposobem załogę. Tam coś jest, tylko ja nie trafię tego. A może i trafię. Ojojoj. Oj, za wysoko. Za wysoko, teraz za nisko trochę. Nie wiem, co to jest. No, na ślepo strzelam. No, dobra. Jeszcze raz. Dobra, wyeliminowana załoga chyba to była? Okej, okay, no naprawmy się. A nie, nie trzeba się naprawiać. No, powolutku.
Pojedziemy sobie do B i zdobędziemy. I sobie odbudujemy jednego członka załogi. Tam nic nie widzę. Znaczy, do czasu, bo pewnie zaraz ktoś wyjedzie i mnie chapnie. Dobra. Na szczęście no był tylko kierowca i ładowniczy został. Także nie mam wolniejszego ładowania. Co to jest? Nie, to jest jakiś trup. Okej, mamy, nie wiem, któregoś tam z rzędu już. Trzeciego, ohoho. Asystę nawet mamy, no dobrze. Tam jest puściut to. Musimy obserwować teraz obie flanki, niedobrze, o. Dobra, M1139, znowu jakieś tam numerki, nie lubię tych włoskich czołgów. Nie mają nazw, jakieś numerki. No dobrze, okej, zaraz będziemy przejmować strefę B. M3, proszę cię, ustaw się tam na boku tylko, żebyśmy obie flanki punktu mogli ogarnąć. Dobra. Okej, tak zrobił, fajnie. Czytamy sobie w myślach. No, no. Ostrzał artyleryjski, no ja też mogę zrzucić. Ja mogę to zrobić gdzieś, nawet tu. Strefa zajęta, dobra, możemy sobie odbudować jednego członka załogi. Tutaj M3 cały czas na pozycji, dobrze. Jednostka zniszczona! Dobra! I to był AS-42, czyli pewnie też jakieś włoskie dziadostwo. Makaron. Ojojoj, tutaj coś się przewróciło nam. Jedziemy, jedziemy, dobra. Mamy pełną załogę. Co mnie bardzo cieszy. A co to tam jest? Nieważne, zobaczymy co jest tutaj, po prawej stronie. Kurczę, no nie widzę. Cały czas, dobra, widzę już. Ładowniczy. Trafienie, silnik. Trochę w prawo. Dobra, okej. No dobra, już tamten zgasł. Jeszcze coś tam jest? Nie no, nie, no daj sobie spokój, gościu. Nie strasz ludzi. Nie, no jednak. Niedobrze. Co mnie tam napiernicza z tyłu? Ej, co jest, kurczę, no? To jest samolot? No, naprawiamy się. O ja pierdziele, nie obrócimy wieży na czas. Co mnie załatwiło? Do tej pory, no, teraz nie wiem nawet. Z tyłu? Panzer 3. Ciekawe, czy na powtórce będę go widział. Okej, no to w takim układzie bierzemy Hurricane'a, jak możemy. Tamty Crusader i Daimler to jest tylko tak na... dla picu. Na razie się sprawdza moja teoria na razie się sprawdza, to znaczy jeżeli mamy wszystkie zajęte, powiedzmy trzy czołgi, tak? Mamy zajęte trzy czołgi, to nie trafiamy aż tak bardzo na uptier. Mniej więcej takie, jak jesteśmy na 2.7 to trafimy na 3, a nie 3.7. Za to jak bierzemy jeden pojazd, no to niestety, ale częściej wypadam na tego uptier, ten uptier. Nie wiem czy to jest prawda, ale bynajmniej jak kręcę odcinek i tak biorę pierwszy ten czołg, o którym kręcę odcinek oczywiście. No po co brać inny? No dobra, mam chrapkę na tego tutaj co jest przede mną. Tylko co to jest? To jest jakiś jednopłat. Ucieka? Co on robi? Chyba po nim.
Tak, chyba po nim jest. A może i nie. Kolejne trafienie. Ojej. Okej, samolot zniszczony. Będziemy tutaj uciekać, bo zaraz nas polotka jakaś załatwi, bo jesteśmy za nisko. Jakieś uniki, coś. Dobra, uciekamy tam sobie, zakręcimy powoli. O, dobra. Co tam, mnie goni coś? Nie, no nie goni mnie nic, dobra. Powolutku sobie wykręcimy. Wytracimy prędkość. Coś jeszcze jest do strącenia? Nie, ale może coś jest do zaznaczenia. Dobra, nie damy rady, ale damy tego radę. Już kończę. Już kończę, powolutku, dobrze? Ostatnia bitewka i kończę, no. O, tam coś jest, uwaga! To jest dziad, dobra, okej. Tam są jakieś samoloty? Nie, to jakieś dymy. I wygrywamy tą bitewkę, haha. No i o to chyba chodziło. Radadada, dobra, uuuuhu! Okej. Daliśmy radę wykręcić. Zaraz po ciebie wrócimy. I do góry, pnij się. Gdzie ty nam uciekłeś? Tutaj jesteś. O, mam cię. No to będziesz moim drugim celem. Aj, kurczę blade. Okej, witam na mapie Tunezja w trybie dominacja. W trybie podwój mamy jeden punkt do zdobycia. Jedziemy sobie Valentine'em MK1. Mam nadzieję, że kiedyś dojedziemy do tego punktu. No i co tutaj? Co to za jakaś blacha mi tutaj wystaje? Nie wiem, co to jest. Po co to? Na co to komu? Dobra. Nieważne, jedziemy sobie w stronę punktu A, jesteśmy czołgiem ciężkim i wolnym, jak widzicie, 22 km na godzinę, to jest naprawdę szaleństwo. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, no jak dojedziemy, to pewnie się sytuacja już rozwinie, ale profilaktycznie tam trzeba było jeden rzucić. Mówię tak dosyć spokojnie i cicho, ponieważ w drugim pokoju śpi moja córka, także o. Wybuchu spontaniczności tutaj nie, raczej nie będzie. Raczej będzie taki cichy śmiech. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że jej nie ubudzi. Okej. Będziemy jechali prawą stroną tego miasteczka. Z driftem. Ja to nie potrafię, sorry, niestety. Zwolnimy to jeszcze raz. Mamy kupę amunicji, to możemy. No jeszcze raz nic. Nie pójdzie to. Okej, tutaj toczą się walki. To już byśmy zrobili balkon. Idziemy twardo. Okej. Zwolnimy. A tutaj zaraz jest przejazd w lewo. I trzeba będzie mega uważać. Nie możemy się spokojnie poruszać. Tym klocem to jest jaka masakra. Powolny to jest jak... O! Premka. Premka rakietowa. O, tutaj jesteśmy. Na farcie. O ja pierdzika. Co tu się w ogóle dzieje? Cel nie został uszkodzony. Okej,
jeszcze raz możemy zrzucić, to do... A nie, nie zrzucimy. Dowódca. Kim tu tych nie można napierniczać? Jak tylko coś zobaczę, okej. Okay. Teraz możemy zrzucić artylerię gdzieś tu. No, wracamy tą wieżyczkę. Ale kuźma zabawa. Oj. Ładowniczy operator KM-u. Ja pietykam, co się tu w ogóle dzieje? Trzy. Zaraz padnę ze śmiechu po prostu. Uuu. Ten już jest gorzej. Co tam robi na parze? Dowódca działonowy. Jeszcze raz. Ej, tu nic nie potrafię, nie? To jedziemy do przechodu, no. Dowódca działu nowy. Ten nie został uszkodzony. Powiem wam, że kurczę, ten Valentine naprawdę jest kuźwa niezły. No wystarczyło. Ładowniczy za mną działa. No to już po nim jest chyba. Co tu w ogóle się odpierdziało? Ja pierdykam, jak ten Valentine jest kurwa masakryczny. Ojo. Sam się dziwię. Poważnie? Już nie trafiłem niestety teraz. O nie, kolejno. No chłopaki, dajcie mi troszkę się naprawić. Okej, okay, zrzucimy jeszcze raz tutaj artylerii. Co tu się w ogóle? Ile my mamy już? 7. Jak to się nie nagra, to będę słuchał. O kurwa. O nie, 5 sekund. 4. Zdążymy. Ośpię. Dziewięciu. 10. W ogóle dzieje. O kurde. No to niezły wynik, uważam. Takim klocem. Dobra, mamy Hurricane'a, lecimy sobie Hurricane'em. To mnie rozbawiło teraz. Nie lotek, tylko tych klap, bo to może się skończyć, tylko trzeba obserwować. Okej, mamy pierwszego gościa do zestrzelenia. Jak to się dzieje? Nawet żeśmy dali radę. Jestem pod wrażeniem. No tak, a jest przejmowany beze mnie. 10, żebym rozpierniczył.
No i co? Nic? Duża prędkość, podnieś klapy. No dobra, podniosłem. No jak duża prędkość? 250 to jest duża prędkość? Ta poleca, tam jest. Okej. No dobra, to się rozbił. Na razie panujemy w powietrzu. To może pomożemy naszym jakoś, bo to 127 stopni, nie wiem co to znaczy nawet. Muszę posprawdzać co tam się dzieje. Gdzie oni są, gdzie oni są, gdzie oni są? Aha, a jest przejmowane. To dobrze. Klapy ustawienie bojowe. Powiem wam, że nie wiedziałem, że trzeba używać klap na przykład, żeby szybciej skręcać. Nauczyłem się to z... Oho, dobra. To straciliśmy klapy. Jedną klapę. Nauczyłem się to z kanału... Myślę, że mogę powiedzieć, no, Kowala. Nie wiedziałem o tym zupełnie, że trzeba klapy wysuwać, żeby mieć lepszy obrót. Nie wiem, jak to nazywać. No dobra. Okej, no myślę, że wygramy tą bitewkę. Panujemy w powietrzu. Tu. I mamy jednego strąconego od tamtych lata. Chyba nie. Tak myślałem. I mamy jeden strącony samolot. Czy jesteśmy nawet na pierwszym miejscu. O, mamy ziomeczka. Chodź. Lotnik ze mnie żaden, także jak tam może w komentarzach opiszecie mi dlaczego mi nie idzie. To jest sztukas. Nie lubimy sztukasów. Beta jest. Da. Trafienie mamy. Da. Da. O Jezus, co tu się dzieje? Gin! Asysta? No dobra, no to widzę, że tutaj już żeśmy... No totalna destrukcja jest. O, tutaj coś. Podniesiemy się! No dobrze. Daliśmy radę jakoś zbić się w powietrze. I... Nie wiem, podoba mi się jak ten Hurricane tak do góry się pnie. Oczywiście trzeba wyłączyć teraz klapy, bo byśmy skręcali. O, coś tam jest? Ciu! Da. Palma. Woda się przegrzała. I co w takim układzie? 125 stopni. Zrobimy przeciążenie. Woda się przegrzała, no ale co ja z tym mam zrobić teraz? Po co mi to potrzebne jest, ta wiedza? Muszę gdzieś kurde wylądować. A, muszę wyłączyć klapy, kurde, mówię, co tak skręcamy. Aha, dobra. Okej, no to teraz mam pretekst, żeby polecieć na... Na nasze lotnisko. Musimy zejść trochę niżej. Szkoda, że nie mam już amunicji, bym gościa potraktował. Zaraz tam moja obrona przeciwlotnicza powinna zrobić z nim porządek, jak będzie mnie gonił. Okej, stalowa furia. Dobra, koniec.
No dobra, no to w takim układzie zróbmy małe podsumowanie. Jak widzieliście, dwie bitewki całkiem fajne. Zobaczcie, jaką mam super załogę. Mam przeładowanie, działa na pierwszym poziomie, no okej, okay, plus 3 za kwalifikację. I suma jest 3,35. Jeżeli się zbada, znaczy jeżeli będzie się miało całą załogę na full i będzie miało się wartość 2,8, to moim zdaniem Valentine jest po prostu nie do przecenienia. Jest świetnym czołgiem. Jak na full battle rating oczywiście, 2,3. Działo też jest spoko, no rozwala wszystko, co napatoczy się pod lufę. Tak jak mówiłem, to przeładowanie jest kosmiczne. Nie wiem, który czołg ma jeszcze takie przeładowanie. 3,35 z najgorszą załogą tak naprawdę, no okej, okay, z kwalifikacją, tak? To niech to będzie 3,8 sekundy, to i tak jest nieźle, czy tam 6. No mobilność tutaj szwankuje, tak? Ale pamiętajmy, że to był przeznaczony czołg dla piechoty. On nie musiał szybko jechać, on musiał jechać tak jak piechota szła. Pancerz może być, no mówię, no tutaj na tym battle rankingu no jest wiele czołgów, które są lepiej opancerzone, ale to nie przeszkadza, tak jak widzieliście. Obrót wieży też może być, jak na takiego kloca. Jedynie co to rzeczywiście ta załoga w tej wersji była trzyosobowa i jak ubiją dwóch, no to jest poptocha, to jest po prostu jedno trafienie w bok wieży i cześć, no nie? Czy tam w bok czołgu gdzieś tutaj, no a tutaj może przelecieć. Może coś się zadziać, że jednak ta załoga przetrwa, tak jak powiedzmy tutaj w ten obszar, czy tam silnik. Ale przeważnie jak dostaniecie w wieżyczkę, to już jest kaplica. I chyba to wszystko, jeżeli chodzi o ten czołg. No dobrze. No to tak jak klasycznie, jeżeli wam się coś podobało, no to zalajkujcie, jeżeli wam się bardzo podobało, no to zasubskrybujcie. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to z chęcią przeczytam komentarze. No i co, no i cześć, no w takim układzie, siemanko.